Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie kursu AutoCADa. Dzisiaj nieco się cofniemy, ponieważ będziemy używać narzędzi głównych. Przejdziemy do panelu Rysuj i z tego panelu wybierzemy polecenie Spline. Narzędzie to posłuży do rysowania gładkich krzywych za pomocą dwóch metod, ale o tym za chwilę. Wpiszmy zatem polecenie Spline bądź jego skrót, czyli SPL, i kliknijmy Enter. Przejdźmy teraz do okna poleceń, a w nim znajdziemy ważne informacje, przede wszystkim o metodzie rysowania spline'u. W tym momencie używamy metody dopasuj. Rozpoczynam teraz rysowanie spline'u i w przestrzeni roboczej po prostu klikam w odpowiednie punkty i spline w tym momencie jest już narysowany. Po zakończeniu klikam Enter. Dobrze, teraz po narysowaniu tego spline'u kliknę na niego lewym przyciskiem myszy. Proszę zauważyć, że na spline'ie pojawiły się uchwyty. Są to punkty, które kliknąłem podczas rysowania tego spline'u. Po najechaniu kursorem na dowolny punkt będziemy mogli taki punkt dopasowania rozciągnąć. I tutaj za pomocą kursora i kliknięcia wybieram ten punkt. Dodać kolejny punkt dopasowania, bądź też usunąć dany punkt. Czwartą opcją jest kierunek styczny, który pozwoli nam zmodyfikować nasz spline i sprawić, że jego na przykład końcówka będzie styczna do danego kierunku wyznaczanego przez kursor w tym momencie. Po kliknięciu taka styczność zostanie wykonana. Przed chwilą zobaczyliście, jak ręcznie wyklikałem ten spline. Teraz usunę go i narysuję 4 linie, żeby pokazać Wam, że punktami dopasowania mogą być jakieś punkty konkretne, na przykład końce linii. Wcześniej nie zapomnijcie jednak uruchomić odpowiedniego trybu lokalizacji. Wpisuję zatem polecenie SPL, klikam Enter i wybieram końce linii. Po skończeniu rysowania klikam Enter. Zauważcie, że coś poszło nie tak. Widzicie, że tutaj na samym końcu pojawił się dodatkowy punkt dopasowania. Ja ten punkt przeciągnę w odpowiednie miejsce, czyli na koniec linii i już spline został narysowany poprawnie. Wywołuję jeszcze raz polecenie spline i tutaj zauważcie, że mamy jeszcze możliwość zmiany typu węzłów. Zatem wpisuję W i klikam Enter. I teraz mam do dyspozycji 3 różne możliwości i ja zachęcam Was właśnie do przetestowania tych wszystkich 3 opcji. Przechodzimy teraz do kolejnego zagadnienia i zmienimy metodę wykonywania spline'u. Dlatego wpiszę teraz literę M jak metoda i kliknę Enter. Dzięki temu zmienimy sposób rysowania z punktów dopasowania na wierzchołki sterujące. Ja tutaj kliknę teraz lewym przyciskiem myszy na tę opcję. Możemy też wpisać W i kliknąć Enter. W oknie poleceń znowu znajdziemy informacje na temat metody rysowania spline'u oraz na temat stopnia wielomianu, który będzie tworzył ten spline. My oczywiście stopień możemy zmienić. Wystarczy, że wpiszemy S, klikniemy Enter i teraz podamy odpowiedni stopień spline'u. Ja na przykład teraz wpiszę 5 i kliknę Enter. Domyślna wartość to 3, natomiast maksymalna to 10. Rozpoczynam zatem rysowanie mojego spline'u. Jak teraz widzicie, pojawia się taka tymczasowa linia, która pozwoli nam zaobserwować wielokąty, które będą sterować kształtem mojego spline'u. Ja teraz klikam kolejne wierzchołki tego wielokąta i po zakończeniu klikam Enter. Zobaczmy, co stanie się po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na spline. Oczywiście pojawiły się wszystkie wierzchołki sterujące mojego spline'u i oczywiście wszystkie z tych wierzchołków, wszystkie z tych punktów mogę zmodyfikować jak we wcześniejszej metodzie, czyli rozciągać, usuwać i dodawać. Kolejny raz wprowadzę polecenie spline i teraz zanim rozpocznę rysowanie, chciałbym powrócić do odpowiedniego stopnia dla spline'u. Zmienię ten stopień na 3, czyli wpisuję S jak stopień, klikam Enter, wybieram 3, klikam Enter i teraz jeszcze raz rozpoczynam rysowanie mojego spline'u z wierzchołkami sterującymi. Klikam Enter i jeszcze raz wyedytuję mój spline. Znowu pojawiły się wierzchołki sterujące i oczywiście każdy z tych wierzchołków mogę odpowiednio przeciągnąć, aby dopasować kształt mojego spline'u do takiego, jaki chcę. Ciekawą opcją spline'ów jest możliwość zmiany metody jego rysowania. Wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy na trójkąt znajdujący się na początku spline'u i zmienić metodę, w tym przypadku na punkty dopasowania. Tutaj też te nasze uchwyty możemy zmodyfikować, na przykład poprzeciągać je w odpowiednie miejsca i na samym końcu możemy też wrócić do wcześniejszej metody. Wystarczy znowu kliknąć w trójkąt i zmienić metodę na wierzchołki sterujące. I już teraz na sam koniec praktyczne zastosowanie spline'ów. Możemy wykorzystać je do tworzenia wyrwań, właściwie obwiedni wyrwania. I tutaj będziemy oczywiście rysować spline'y metodą punktów dopasowania. Punkt początkowy spline oczywiście odsunę troszeczkę od samego otworu, żeby nie nachodził spline na otwór. I teraz wybiorę następne punkty dopasowania spline'u, tak aby w środku znalazł się mój otwór, który chcę pokazać na wyrwaniu. Wybieram punkt na linii, na której zacząłem rysowanie mojego spline'u. Tutaj na samym końcu znowu pojawi się niepotrzebny punkt dopasowania, który teraz usunę i spline został już wykonany poprawnie pod wyrwanie. Teraz z naszego wyrwania usuniemy niepotrzebne linie. W tym celu wybiorę polecenie Utnij. Mogę wpisać UT i kliknąć Enter, bądź z panelu Modyfikuj wybrać polecenie Utnij. Teraz wybieram oczywiście Spline i klikam Enter, a następnie wybieram linię do usunięcia, czyli jest to ta linia związana z fazowaniem wałka. I już prawie wszystko jest gotowe. Teraz wystarczy zakreskować odpowiednie obszary. Jest to ten obszar. Oczywiście wybieramy odpowiedni wzór kreskowania. Jest to ten obszar i ten. I kreskowanie jest gotowe. Możemy zamknąć. W tym momencie wyrwanie jest już poprawnie narysowane. Dzięki za uwagę. Oczywiście jeżeli podobał Ci się ten film, to kliknij łapkę w górę. A jeżeli chcesz więcej filmów, to oczywiście zasubskrybuj kanał i po prostu kontynuuj naukę z kursu AutoCADa. Dzięki i do usłyszenia.